7 Niemców i 17 Polaków. To było wtedy, kiedy było źle. Potem z roku na rok jest coraz większe zmiany, czy większy rozrzut i mamy rok szkolny 1926-1927. 102 Czechów, czyli liczba Czechów spada. Jeden Niemiec, jeden Polak, uczniowie. I Ministerstwo Szkolnictwa i Oświaty Narodowej stwierdził, że jest to dowód bezstronnego przyjmowania uczniów. Także tam to będzie ostatnie pytanie. Jest taka opinia wyrażona w pewnej książce pewnego historyka, którego już tutaj nazwisko pominę, że być może osoby pochodzące z tego terenu Zaorzia, nazywanego Zaorzia, nie powinny się zajmować tym tematem, tymi tematami historycznymi związanymi ze swoją małą ojczyzną, ponieważ podchodzą do niej zbyt nieobiektywnie, emocjonalnie. I że jest to pewnego rodzaju obciążenie. Kiedy tak się nad tym zastanawiam, to gdybym nie pochodził jednak z tego terenu, nie znał tych problemów z okresu międzywojennego, tak jak wspominali to ludzie z tego pokolenia, którzy jeszcze pamiętają, mało już ich jest dzisiaj, ale którzy jeszcze pamiętali tamte czasy, no to bym właściwie nie zajął się tym tematem i ten temat byłby nie ujrzeć światła dziennego. Znaczy, może ktoś inny by się go podjął, ale do tej pory brakowało takiego podejścia, jakie jest w mojej książce, co za chwilę zaznaczę. Faktycznie wielu autorów poruszało ten temat, ale w zasadzie nie poświęcało samodzielnej książki polityce narodowościowej. Zawsze ta kwestia polityki narodowościowej była gdzieś w tle i głównie polscy autorzy traktowali ją jako pewien fakt, że istniała polityka narodowościowa państwa wobec Polaków, państwa czechosłowackiego wobec Polaków, zmierzająca do ich wynarodowienia. Ale książki dotyczyły ogólnie okresu międzywojennego albo w ogóle szerszych tematów. Także ten aspekt się tam pojawiał, ale nie był rozbudowywany. I pojawiały się takie informacje o jakichś represjach wobec polskiej ludności, czyli bardzo często mówiło się o przenoszeniu kolejarzy za swoje... Tak, to znaczy to jest kluczowa dziedzina tego życia społecznego, której dotyczyła czechizacja, ale ona właśnie jest związana z tymi pozostałymi, bo w tych sektorach gospodarki pracowali ludzie, którzy mieli dzieci, a te dzieci chodziły do jakiejś szkoły. Więc jak mówimy o przemyśle, o poczcie, to tam chodzi o naciski związane z posyłaniem dzieci do szkoły czeskiej lub polskiej. Znaczy naciski były na szkołę czeską, prawda? I faktycznie tutaj toczyła się taka walka, ale trzeba powiedzieć, że sama sieć polskich szkół była dość szeroka i były pewne obszary, gdzie walka z polskim szkolnictwem była taka bardziej intensywna. To było szczególnie w zachodnich częściach Śląska Cieszyńskiego, to znaczy już w okresie przygotowań do plebiscytu zamknięto niektóre szkoły polskie w okolicach Śląskiej Ostrawy, a w 1920 roku Polska była do roku 1919, więc używam tej oficjalnej nomenklatury już z tego 1920 roku, a to było kilka miesięcy po zmianie nazwy. A więc powiedzmy w Michałkowicach i tych okolicznych miejscowościach. A w roku 1920, już po rozstrzygnięciu konfliktu o Śląsk Cieszyński, jeszcze w kilku miejscowościach na zachodzie powiatu frysztackiego. I tam władze czechosłowackie zaprzeczały, żeby tam w ogóle zamknięto polskie szkoły. Nikt, ani jednej polskiej szkoły nie zamknięto, tak twierdzono. A już tej wewnętrznej korespondencji tłumaczono, przekształcono je w szkoły czeskie, ale nie zamknięto. I nie ma tam żadnej polskiej ludności. Więc jest ludność z Galicji, ale ona często uciekła z własnej woli. Tak twierdzą, prawda? Uciekła z własnej woli do Polski. Przy czym, kiedy patrzymy na te dokumenty, to ja tutaj mam dowody na to, że ci urzędnicy wiedzieli, że dochodziło do wypędzeń i że nawet to pochwalają. To jest taka przy okazji ciekawostka, która tam się pojawia w paru miejscach. I przez kilka lat, na początku lat 20. nie chciano tych szkół odnowić. Bardzo trudno ta walka przebiegała i to tam jest bardzo ciekawe,
kiedy my widzimy, że ci czescy urzędnicy i w tym minister Rudolf Bechylie, minister szkolnictwa w pewnym momencie, znany jeden z czołowych czeskich polityków, że oni wiedzą, jaka jest sytuacja, że Polacy autentycznie są na tym obszarze zachodniej części powiatu frysztackiego, ale kombinują, jak tutaj to zrobić, żeby jeżeli już damy im jakąś szkołę, żeby oni byli w jak najgorszej sytuacji, żeby jak najmniej zagrozili Czechom. Jak tam na przykład się mówi o niemieckiej Lutyni, to tam jest wprost, czy innych okolicznych miejscowościach, jak Wierzchniowice, to oficjalnie mówiono, nie ma tam Polaków. Tamtejsi Ślązacy to są Morawcy, to są Czesi. I tylko jacyś agitatorzy ich tam trochę rozjuszyli. A tutaj widzimy, no jak powstanie znowu szkoła polska, to czeska szkoła padnie. Czyli, że zdawali sobie sprawę z tego, że to jest propaganda, to czy oficjalnie oni twierdzą. No i oczywiście działalność Śleskiej Matice Oswietlidowe polegała na takiej agitacji i to można powiedzieć, to jest działalność nie państwa, tylko stowarzyszenia, takiego rodzaju macierzy szkolnej, na którego czerpali nauczyciele i różni też funkcjonariusze czescy, reprezentujący różne zawody, ale że to jest obywatelska inicjatywa. Tyle tylko, że państwo bardzo mocno wspierało tę Śleską Macicę i właśnie na Śląsku Cieszyńskim założyło bardzo wiele szkół mniejszościowych, nazywały się potocznie mniejszościowymi, ale to chodziło o ochronę mniejszości czeskiej w miejscowościach z większością polską i te szkoły nie musiały spełniać limitu uczniów. Tam nie musiało być wielu tych Czechów, ale już taka szkoła powstawała, utrzymywana była przez państwo, więc miejscowi ludzie nie byli obciążeni podatkami, takimi dodatkowymi podatkami na utrzymanie szkoły, jakby przez gminę utrzymywaną. No i już można było dalej werbować ludzi do tej szkoły. I państwo było świadome działalności Matice, wspierało ją bardzo mocno. No i działając też na innych polach życia społecznego, też wspierało wszystkie tendencje, które służyć będą temu, że w czeskich szkołach będzie więcej dzieci. Ta polityka, rzeczywiście pan to dobrze opisuje, była prowadzona na bardzo wielu polach. O ile jeszcze mogę zrozumieć, że władze czeskie chciały mieć zaufanie do urzędników, chcieli, żeby to, mówiąc kolokwialnie, byli ich ludzie, nie mieli parcie na samorząd, żeby tam instalować zaufanych, czy w służbach, czy w sądownictwie, o tyle no, musi dziwić przynajmniej nas z polskiej perspektywy, że takiej polityce wykluczającej, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, były poddane bardzo różne grupy zawodowe, właśnie ci kolejarze. Chyba z powodu bliskości granicy, przynajmniej tam się przebija ten wątek, że no, mogą być nielojalni, jak tu Polacy wkroczą, mówiąc w dużym skrócie, no to nie wiadomo, co oni z tymi pociągami, czy oni je skierują tam, gdzie trzeba. No. Ale to byli również pocztowcy, bankowcy, no, o nauczycielach nie wspominać. Mnie ta skala zaskoczyła, ta różnorodność bardzo wielka działań, które miały zniechęcić w skrócie do posyłania dzieci do polskich szkół. No faktycznie. I tutaj trzeba kilka takich kwestii odróżnić, że z jednej strony pracownicy sektora państwowego, bezpośrednio zależni od państwa, byli najbardziej narażeni na te represje i na przykład przemysł należał głównie do prywatnych firm. Były też jeszcze kopalnie państwowe, ale to były wyjątki. Nie bardzo niewielka skala nie odgrywa to w mojej książce jakiejś roli. Większość tego przemysłu była prywatna. I tu państwo teoretycznie nie ma wpływu. No i urzędy państwowe, odpowiadając na skargi mniejszości polskiej, że tam są jakieś zwolnienia i czechizacja, twierdziło, my nie możemy ingerować w działalność prywatnych przedsiębiorstw. Nie mamy zupełnie z tym nic wspólnego. Ale jak patrzymy na sektor państwowy, tam gdzie państwo zarządza, tak jak poczta, to tam nagle widzimy drastyczne po prostu kroki przeciwko Polakom i Niemcom, bo po prostu to jest, nie wiem, w Jabłonkowie na przykład mamy przykłady, że w roku 1930 nie ma ani jednego Polaka na kilkanaście osób. Miasto z większością polskiej ludności, oficjalnie według czeskich statystyk, nie pracuje tam ani jeden Polak. Wiem, że, a tego już w książce nie mam, a później to znalazłem, że na początku roku 1924 tylko w Ropicy był kierownik poczty narodowości polskiej i tam pisano, ale już się go niedługo pozbędziemy. Już sytuacja będzie za chwilę normalna. Prawda? Więc to była, oni wprost pisali, że to jest taka świadoma działalność. Czyli jeżeli mamy
członków społeczności polskiej, którzy tutaj teraz będą szukali pracy, to tak, na poczcie nie za bardzo, bo no, może znajdą tą pracę, ale będą musieli stać się Czechami. Na kolejach państwowych nie za bardzo, w urzędach, w sądach też nie. Zostaje prywatny przemysł. No i jak się przyjrzymy temu, jak to wyglądało w tym prywatnym przemyśle, to tam jednak to państwo ingerowało w to, żeby czeskie wpływy w tych przedsiębiorstwach wzmocnić. I oczywiście tutaj już nie było takiej sytuacji, że urzędnik państwowy zwalnia robotnika, nie? No bo to on jest zatrudniony w prywatnej firmie. Ale urzędy państwowe dążyły do tego, żeby zarządy tych przedsiębiorstw albo struktura własnościowa prywatnych firm była korzystna dla czeskiej narodowości. I było wiele różnych narzędzi, które mogły powodować, że na prywatne przedsiębiorstwa stosowano nacisk. Najpierw umieszczano Czechów w zarządzie, w kierownictwie takiego przedsiębiorstwa lub takiej firmy, lub inwestowały, jakieś akcje wykupowały czeskie firmy, no i przez to miały też wpływ na działanie takiej firmy, ale później już ci prywatni właściciele albo te osoby w tym zarządzie reprezentujące narodowość czeską prowadziły, starały się prowadzić politykę kadrową w miarę swoich możliwości, a państwo obserwowało tę sytuację i cieszyło się, że jest więcej czeskich robotników, mniej polskich, że sytuacja jest coraz bardziej korzystna z punktu widzenia tego państwa, czyli dowiadywało się, co tam się dzieje, dopytywało niekiedy, jeżeli miało tam zaufanych ludzi, dopominało się jakichś bardziej radykalnych działań, przyjmowania więcej Czechów, zatrudniania mniej Polaków i w związku z tym tutaj widzimy też takie działanie państwa. Jeżeli jeszcze do tego dojdzie, że w ciągu tego dwudziestolecia mniej więcej o 1/3 spadła w ogóle liczba zatrudnionych górników, to perspektywy kariery zawodowej młodego człowieka w tym dwudziestoleciu międzywojennym były bardzo słabe. Ja prawdę mówiąc na jedno ciekawe pytanie nie znalazłem odpowiedzi. Gdzie ci młodzi ludzie znajdowali w ogóle pracę? To znaczy potrafię znaleźć takie miejsce, ale one mi nie wyjaśniają, jak można cały region w ten sposób zadowolić, prawda, i tą społeczność. To tłumaczy też, dlaczego tak spadała liczba dzieci w polskich szkołach. W roku 1914 22 tysiące dzieci chodziło w powiatach Frysztat i późniejszy powiat czeski Cieszyn chodziło do polskich szkół i tylko 7 tysięcy do czeskich i 8 tysięcy do niemieckich. A w 1938 roku, ale przed przyłączeniem do Polski, te proporcje były odwrotne. Ja 9 tysięcy do polskich, 24 tysiące do czeskich. Że tutaj byłem zdziwiony czytając, jak szybko postępowały te procesy, jak w sumie, w cudzysłowie może łatwo można było odwrócić proporcje. Pan tam to na liczbach pokazuje. Chociaż często urzędnicy skarżyli się, że oddali sprawiedliwość, że po polskiej stronie to jeszcze szybciej idzie i że Polacy tą swoją część Śląska Cieszyńskiego sprawnie polonizują niż Czesi czechizują. Ale mimo wszystko to takie smutne, chyba smutny wniosek, że nawet bardzo dobrze zorganizowana społeczność, mniejszość narodowa w starciu z nowoczesnym państwem, no, nie miała wielu szans. Musiała przegrać, czy jeżeli to państwo prowadziło światową politykę przeciwko. Bo tutaj nawiążę jeszcze do tego, że pan jeden rozdział poświęcił spisom powszechnym. To też jest bardzo interesująca lektura, jak to się wówczas liczyło dusze. Ta sprawa była najlepiej zbadana już kilka lat temu, jeszcze przed wydaniem tej mojej książki, i tutaj czescy historycy w ostatnich latach bardzo dużo sami jakby napisali, odkryli ciekawe rzeczy. Dan Gawrecki, Paweł Kladziwa i jeszcze taki zespół historyków, oni wydali takie książki, gdzie rzeczywiście dość dokładnie się zajęli tymi spisami ludności i wskazywali na ich tendencyjność. Już można powiedzieć, że w szczegółach się z nimi mogę nie zgodzić w niektórych rzeczach, ale oni wykonali już dużo, dużo tej pracy. Ja tam też mam jakieś nowe rzeczy. Ale to jest rozdział, dziedzina, w której już coś zrobiono. I faktycznie czeskie urzędy dążyły do wykazania jak największej ilości Czechów.
Wiadomo było, że wspierano koncepcję narodowości śląskiej jako tą, która mogłaby odciągnąć też część ludności od zadeklarowania narodowości polskiej. A jednocześnie, co ja tutaj zauważyłem, kiedy pokazywano oficjalną statystykę w takim wydawnictwie wydanym w Opawie 3 lata po tym spisie ludności z 1921 roku, to tam tej narodowości śląskiej nie ma, bo ci Ślązacy, oni byli zaszeregowani do jednej z trzech tych głównych narodowości, polskiej, czeskiej czy niemieckiej. I oni w tych statystykach figurują już jako Polacy, Czesi albo Niemcy. Więc niby pokazano, że można dać prawo deklaracji swobodnej jakiejś części ludności, która nie chce się do, która czuje jakąś odrębność, ale oficjalna, ale służyło to zmniejszeniu liczby Polaków, a oficjalna statystyka ich właściwie nie pokazała. I na przykład ci czescy historycy mówią, że niestety nie wiemy, w jakich miejscowościach byli ci, w jakiej ilości ci ludzie, którzy zadeklarowali śląską narodowość. Tworzono spis ludności, często prowadzili ludzie, którzy byli działaczami Śląskiej Maticy Oświety Lidowej. Starano się jak najmniej Polaków dopuścić. Józef Szramek, ten śląski prezydent krajowy, wprost tam pisał w wielu listach, że chodzi o to, żeby pokazać, że ten teren jest czeski i że jak najwięcej Czechów tutaj mieszka, więc te działania trzeba bardzo mocno tutaj forsować w tym kierunku. No bo odczuwano, że to było, ten pierwszy spis ludności był rok po rozstrzygnięciu o granicy. Jeżeli miał pokazać, że tutaj jest więcej Czechów, no to jakby legitymizowało przynależność tego terenu do Czechosłowacji. Stąd taki wysiłek. No i też tam pokazuje w takich konkretnych przykładach pewne absurdalne sytuacje, które tutaj się nawarstwiły, ale też uważam, że ten rozdział jest zawiera najmniej sensacyjnych nowości z tej całej książki, że sporo już wiedzieliśmy o spisie ludności i różnego rodzaju oszustwach. To powiedzmy jeszcze na końcu, bo chcemy też oddać głos Państwu, o tym, że polityka narodowościowa państwa czechosłowackiego na Śląsku Cieszyńskim wobec Polaków mieszała się z tą wobec Niemców, Żydów, a poza tym właśnie część osób deklarowała narodowość śląską. Czy te polityki się różniły? Czy Niemcy byli inaczej traktowani? W sumie były to grupy, które de facto opowiedziały się przeciw Polsce podczas plebiscytu, czy mającego się odbyć plebiscytu podczas... ale później było to inaczej. No właśnie. O Żydach w tej książce jest najmniej, ponieważ trudno wskazać jakąś taką konkretną politykę wobec tej części ludności. Tu jedynie można powiedzieć, że w spisie ludności można było zadeklarować narodowość żydowską i to pozwoliło zmniejszyć odsetek Niemców, ponieważ do narodowości niemieckiej wcześniej wielu Żydów się przyznawało. Na przykład w powiecie sądowym bogumińskim Niemcy, dzięki temu, że Żydzi zadeklarowali odrębną narodowość, to Niemcy spadli poniżej 20% w tym powiecie sądowym i można było powiedzieć, że to już jest powiat sądowy czysto czeski, bo także Polacy nie osiągnęli tych 20%. Więc tutaj właściwie umożliwiając Żydom zadeklarowanie swojej odrębności, co jest naturalną rzeczą, to jakby osłabiło Niemców. Było też takim wymierzonych w nim ciosem. I była taka sprawa z roku 1929, kiedy w wyborach parlamentarnych polskie partie weszły w sojusz z Żydami wyborczy, który miał umożliwić tej wspólnej liście uzyskanie większej ilości głosów i uzyskanie też większej ilości kandydatów. Dzięki temu weszło dwóch polskich kandydatów do parlamentu. No i wtedy była taka kampania, można powiedzieć, przeciwko temu sojuszowi polsko-żydowskiemu i takie antysemickie hasła pojawiały się, czy ataki w niektórych czeskich gazetach. I powiedzmy tak, mi nie udało się wykryć, żeby organy państwowe w to się angażowały, ale ja tego nie wykluczam. To znaczy nie znalazłem takich, silnie szukałem, ale nie znalazłem takich dokumentów. Natomiast też muszę powiedzieć, że tak jak bardzo bogata jest dokumentacja z wyborów parlamentarnych z roku 1925, tak jakoś z roku 1929 trudno mi było w ogóle dotrzeć do tych materiałów, a myślę, że jakieś materiały mogły być. Myślę, że jednak pewien wpływ mogło mieć też to, że wtedy Opawa
przestała być centrum takim, tego kraju śląskiego i Brno. I tam przeszły do Brna te kompetencje, powstał kraj morawsko-śląski, więc może zmiana tej organizacji spowodowała też, że nie skupiano się na kwestiach śląsko-krzyńskiego, ale nie wykluczam, że państwo podejmowało jakieś działania, bo na pewno podejmowała Sueska Macica i ona tworzyła antysemickie ulotki. Ale z takiej ścisłej polityki przeciwko ludności żydowskiej nie ma. Żydzi na Śląsku Cieszyńskim w dość dużej części utożsamili się z państwem czechosłowackim. Od tej niemieckiej kultury stopniowo wielu z nich przeszło do czeskiej takiej tożsamości i na to też wpływ oczywiście miała polityka III Rzeszy później w latach 30. Ale jeśli chodzi o Niemców i Ślązakowców, to tutaj rzeczywiście sporo się działo. Byli to sojusznicy Czechosłowacji w sporze z Polską, ale ten sojusz skończył się bardzo szybko po roku 1920. I Niemców to praktycznie od samego początku, nawet już w czasie tych przygotowań do plebiscytu, już tak się tylko szykowano, żeby przeciwko nim zacząć działać, bo tak walczyć z tą domniemaną germanizacją i autentyczną i domniemaną germanizacją. I tam tych działań ostrych i tej retoryki było bardzo, bardzo dużo przeciwko nim. I ja mam dwa rozdziały. Rozstanie z sojusznikami. W jednym mówię o Śląskiej Partii Ludowej, w drugiej mówię o Niemcach. I tamto rozstanie z Niemcami jest natychmiastowe. I oprócz tego temat niemiecki przewija się ciągle w tych kolejnych rozdziałach, szczególnie jeśli chodzi o przemysł i urzędy, ponieważ Niemcy byli w czasach austriackich taką, tworzyli tutaj takie elity finansowe, elity przemysłowe i także w urzędach dominowali, więc po prostu czechosłowacka administracja chciała się ich pozbyć z tych pozycji. I chociażby czescy inżynierowie domagają się zwolnienia niemieckich inżynierów i zmiany, przekształcenia tego kierownictwa zakładów bardziej czeskie. To były prywatne firmy, więc to była bardzo skomplikowana walka, ale to jest walka na początku z Niemcami, a z Polakami to później jako z tymi robotnikami najczęściej. No a jeśli chodzi o Śląską Partię Ludową, to tutaj pojawia się postać Kożdonia, prawda, Józefa Kożdonia i my wiedzieliśmy, że doszło do tego rozbratu i że Śląska Partia Ludowa utraciła swoją spółdzielnię, ten konsum, jak oni to nazywali, ale w tej książce pojawiają się dokładne okoliczności, jak to przebiegało i tam jest jedno z takich najbardziej ciekawych, jak tam pytało, zaskoczenia, takich zaskoczeń, co tam się działo. To znaczy tak rozbudowana intryga i tak, że tak powiem, makiawelistyczna przeciwko Kożdoniowi, jak on tam podjął Józef Szramek, śląski prezydent krajowy, to naprawdę robi wrażenie. To znaczy widać, że Szramek miał satysfakcję, kiedy pokazywał, jaki on jest wyrachowany i cyniczny i w ogóle jakie ciosy chce zadać swoim przeciwnikom i jak prezentuje się jako przyjaciel i jak działa, żeby go zniszczyć. To jest bardzo, bardzo tam ciekawie opisane, znaczy nie mówię ciekawie opisane, ciekawe dokumenty znalazłem, a jak jest opisane, to ja nie powiem, może nieudolnie opisane, ale bardzo ciekawe dokumenty, o tak, muszę powiedzieć. Dobrze, no ale mimo wszystko Józef Kożdoń został burmistrzem czeskiego Cieszyna, więc jak już był na linach, to jednak wyciągnęli do niego części rękę. Nie tyle wyciągnęli do niego rękę. Zagrożeniem, jak już stracił wpływy, jak już został ograny. To było spowodowane trochę czym innym, to znaczy właściwie nie chcieli do niego tej ręki wyciągać i były te warunki brzegowe, o których powiedziałem. Te wybory na przykład, odbyły się wybory samorządowe. W niektórych miejscach Polacy odzyskali władzę w 1923 roku, w niektórych Niemcy. Czeski Cieszyn, nowe miasto właściwie, nie było za bardzo czeskie, ale Niemcy mieli tutaj bardzo silną pozycję. I to dzięki współpracy z Niemcami oraz z Polakami Kożdoniowi udało się jakoś zachować pewną pozycję. Natomiast jego partia straciła majątkową bazę i straciła zupełne znaczenie. On utrzymał swoją pozycję jako burmistrz miasta. I osobiście jakby potrafił się uratować, ale jego partia polityczna była już później bardzo słaba i się już przestała się właściwie liczyć. Czyli on był sprawnym politykiem w bardzo małych takich
lokalnych warunkach, stojąc na czele małego jednak środowiska, to jednak mu się coś tam udało. Ale mimo wszystko upieram się, że gdyby nie miał akceptacji władz, to niewiele by mu to pomogło. Były różne administracyjne środki, jak wprowadzić zarząd komisaryczny. I wprowadzano je w wielu. W którym gdzieś uznali Czesi, że te wybory tak są po ich myśli. Prawda? Tak się działo w innych miastach. I rzeczywiście mogłoby tak być też w Czeskim Cieszynie. Trudno mi powiedzieć, dlaczego nie zrobili zarządu komisarycznego w Czeskim Cieszynie. To znaczy, po prostu w niektórych miejscach zrobili, w niektórych nie. Pewnie jakby wszędzie robili zarządy komisaryczne, to bardzo łatwo by pokazano, to nie jest żadna demokracja. Kiedy zrobili gdzieś w Karwinie zarząd komisaryczny, w Trzyńcu, zawsze znajdując jakieś preteksty, na przykład kiepska sytuacja finansowa miasta, gierki proceduralne w Karwinie, które były bardzo ciekawe. Tutaj jest dość dokładnie opisana sytuacja w samorządzie karwińskim, gdzie w roku 23 Polacy wygrali wybory, mieli wszelkie dane do tego, żeby mieć swojego burmistrza, a dopiero po 6 latach udało im się uzyskać burmistrza Wacława Olszaka, bo poprzedni burmistrz Polski został tam na podstawie takich proceduralnych i niezbyt uczciwych sposobów wyeliminowany z gry. No to tu widzimy, Karwina była ważnym ośrodkiem przemysłowym, największym ośrodkiem polskim i tutaj walka Czechów na tym się bardzo mocno skupiła. Widocznie koszt ten nie był postrzegany aż za tak groźnego, żeby go jednak tutaj się pozbywać. Tutaj była taka równowaga między różnymi narodowościami. Myślę, że był użyteczny, ale oddajmy głos gościom. Być może ktoś z Państwa chce zadać pytanie. Szanowny, ja jestem wychowany z Zaolni, troszkę tak się orientuję w Puskalach. Mieliśmy na tym Zaolniu w miejscowości Podobora takiego człowieka, który nazywał się Dędrzik Ściasny, ale był Ślązakiem, mówił wolą śląską. I dopiero po latach spotkałem go drugi raz i on mówił, że on pochodzi z Karwinej. I mówił, że tam był tak mocny nacisk na czechizację. Ciekawe, czy to jest prawda, że postanowił warunek, że jak ktoś nie zmieni nazwiska na czeskie, to będzie musiał opuścić Karwinę. I on się zgodził. I on był de facto Karwinkiem Szczęsnym i zrobił się bardziej Ściasny. Czy tam były takie naciski tego typu w Karwinie? Pana miasto to pan zrobił. Tak, to znaczy. Jedna sprawa to są zmiana nazwisk. To była też taka akcja, którą Śleska Matica Oswiety Lidowe forsowała na całym terenie Zaolzia i pewnie w Karwinie też, ale nie wydaje mi się, żeby Karwina jakoś szczególnie w tych kwestii nazwisk jakoś się wybijała. Tam po prostu widziałem takie różne dokumenty z różnych terenów i myślę, że po prostu na ludzi, którzy już posłali dzieci do czeskiej szkoły, tam już wpływali. No dobrze. Jesteś Czechem, posyłasz dzieci do czeskiej szkoły, to dlaczego masz to skomolone nazwisko, takie nieczeskie? No popraw je sobie, prawda? I dlatego ja widziałem tam nazwisko, powiedzmy, Wielebnowski, poprawiane na Welebnowski i widziałem jakiś dokument z wojska, że tam zaraz jacyś miejscowi ludzie byli gdzieś w jednostce wojskowej i oficer kazał im zmienić nazwiska. Także takie akcje się działy i niekoniecznie, nie mam źródeł konkretnie z Karwiny, ale jeśli chodzi o czechizację w Karwinie, to wiele tych rzeczy jest pokazanych w mojej książce. Jedna rzecz to walka o samorząd. Tam po prostu to się ciągnęło przez wiele lat, że Polacy po zwycięstwie wyborczym nie mogli objąć tam władzy, bo ciągle coś się komplikowało, ciągle coś było nie tak proceduralnie. Taką czołową postacią czeskim działaczem w Karwinie był Antonin Kruta. To był socjaldemokrata i niby socjaldemokracja miała najbardziej przychylny do mniejszości narodowych stosunek, nie licząc komunistów, ale ci miejscowi socjaldemokraci, oni jednak angażowali się też bardzo mocno w politykę czechizacyjną i ten Antonin Kruta był taką bardzo zaangażowaną postacią, był komisarzem rządowym. Czeskie władze uznawały, że skoro to jest robotnicze miasto, a to jest socjalista czy socjaldemokrata, to oni go prędzej zaakceptują, ci robotnicy. Ale jednak on tych działań podejmował, szczególnie na początku lat 20. bardzo dużo, jako komisarz. Założenie szkoły przemysłowej, czyli takiego technikum,
miało służyć, według jego pism, miało służyć czechizacji, żeby tam stworzyć ludność jak taką, jak Chodowie na zachodnich granicach Czech, która będzie broniła granic, czyli oni się tam mieli uczyć na majstrów, na różne, prawda, zawody i oni mieli obejmować odpowiedzialne stanowiska w przemyśle, a więc mieli być takimi obrońcami granic, czyli co mieli robić? Zmuszać swoich podwładnych do posyłania dzieci do czeskich szkół. Mówiono tam, że czeskość tutaj była kopciuszkiem, potrzebujemy tego technikum, żeby tutaj kształcić tych ludzi w tym duchu czeskim. Forsował tam rozbudowę innych szkół czeskich, czy szkoły wydziałowej. Bardzo mocno też się angażował w czasie tej walki o samorząd i był zupełnie taką nie do strawienia postacią dla Polaków tamtejszych. On nawet w latach 30. później, kiedy już osłabiły się polskie wpływy, został też tym burmistrzem. Jego zaangażowanie jest bardzo duże, on tam dużo pisze o tych motywacjach i o takiej wprost po prostu, że Polacy są wrogami, że to są nasi nieprzyjaciele, trzeba ich po prostu tutaj walczyć z nimi, prawda? Osłabić. Czyli on był takim eksponentem tej walki w Karwinie bardzo mocnym. No i w Karwinie były dwa wielkie przedsiębiorstwa, znaczy było dużo kopalni, ale one należały do dwóch wielkich takich firm. Jedna to zakłady Larisza Mennicha, czyli miejscowego przedsiębiorcy, z którym ludzie byli już tak bardziej zżyci od stuleci, można powiedzieć, Niemca. No i spółka górnicza i hutnicza. Ta spółka górnicza i hutnicza była zdominowana przez Niemców na początku, ale na początku lat 20. wszedł tam czeski i francuski kapitał, czyli Schneider Creson, wielki koncern francuski tutaj zainwestował w tą firmę i Żywnostenska Banka, na której w czele stał Jarosław Preiss, jeden z najbogatszych Czechów i najbardziej wpływowych ludzi w tym życiu gospodarczym. I zaczęła się w tej bańskiej hutniej społeczności, czyli tej spółce górniczej i hutniczej, taka już czechizacja tego zakładu. I w Karwinie, jeżeli w 1921 roku w zakładach spółki górniczej i hutniczej pracowało ponad 80% pracowników, to byli Polacy, w niektórych z tych kopalniach nawet ponad 90%, to radykalnie spadła ta liczba, prawda? Czyli na przykład na kopalni Barbara w 1938 roku już było tylko 33% Polaków zatrudnionych. A u Larisza Mennicha, powiedzmy, nawet było mniej niż w spółce górniczej i hutniczej w roku 1921 tych Polaków, ale w roku 1938 Polacy stanowili ciągle ponad 50% pracowników, ponieważ Niemiec był właścicielem i był w miarę niezależny od władzy, troszeczkę tam szedł na różne kompromisy, to było jedyne większe przedsiębiorstwo, w którym Polacy mieli też całkiem sporą liczbę takiej kadry technicznej, takich tych ludzi na odpowiedzialnych stanowiskach. Nie tworzyli tam większości, ale było ich dość dużo jako jakichś tam sztygarów. I to pokazuje, że zmiana własności prywatnej, do której to państwo się przyczyniło, to, że ta spółka górnicza i hutnicza stała się właściwie czesko-francuska, przy czym Francuzów to mnie interesowało. Oni tutaj Czechów wspierali, a to Czesi robili tą pracę. No to radykalnie zmieniło skład narodowościowy tych robotników. Nawet do tej spółki górniczej i hutniczej należała też Huta Trzyniecka. Tam cały czas pozostała większość tych robotników Polakami, ale przybywała liczba Czechów. Bardzo zmieniała się też liczba kadry technicznej, to znaczy, że szybko ta kadra techniczna stała się dość w większości czeska. Ale też są zabawne sytuacje z francuskim dyrektorem. Przez jakiś czas tam Francuz stał na czele tej huty i nie do końca rozumiał, o co. Miał dobre stosunki z niektórymi Polakami, tam są śmieszne sytuacje, kiedy ci Czesi próbują mu wytłumaczyć, że w dawnych metrykach pisano po czesku, że tu był zawsze kiedyś język czeski rzekomo i trzeba to tutaj przywrócić, to tam są takie niekiedy nieporozumienia. No niemniej ta czechizacja postępowała. Zróbmy przecinek, bo widziałem, że jest jeszcze jedno pytanie. Ja miałem pytanie. Otóż miałbym pytanie o to, czy pańskim zdaniem Austria wprowadziła wobec Polaków na Śląsku Cieszyńskim bardziej liberalną politykę niż czechosłowacką? Na pewno tak. To znaczy też jest to temat, który warto by było zbadać dogłębnie, ale też tu jest kilka różnic. Austria była bardziej zdecentralizowana,
Więc tutaj niektóre austriackie ustawy były bardziej liberalne niż te śląskie, lokalne, na przykład dotyczące szkolnictwa. I tutejsi Niemcy mieli dominację, powiedzmy, w tym Sejmie Krajowym w Opawie. I na przykład były szkoły utrakwistyczne, gdzie wiele tych szkół było takich, że zaczynało się edukację po polsku, a później w wyższych rocznikach było coraz więcej niemieckich zajęć. Czyli były, niekiedy były bardziej ostre ustawy, te śląskie, niż te austriackie. Trudniej by chyba było pokazać taką politykę austriacką centralną, z centrali gdzieś sterowaną. Chyba trzeba było szukać bardziej nacisków na ewentualną germanizację tutaj na miejscu. I na pewno Niemcy posiadali taką znacznie wyższą pozycję nieproporcjonalną do liczby ich ludności. Ale jednak, chociaż na przykład Czesi pokazywali zaraz, w Czechosłowacji powstało kilka polskich szkół wydziałowych, powstało wiele przedszkoli polskich, których nie było za Austrii, to jednak była kwestia związana z takim rozwojem cywilizacyjnym w XX wieku, które pokazywało, że po prostu więcej ludzi się edukuje, prawda, zyskuje w jakieś lepsze wykształcenie. Ale kiedy spojrzymy na to, jakie były liczby Polaków w różnych tych sektorach, no to widzimy, że jednak w tej Czechosłowacji spada liczba Polaków. Po pierwsze, w ogóle spada liczba Polaków w poszczególnych miejscowościach i spada liczba Polaków chodzących, czy uczniów w polskich szkołach. Spada liczba Polaków zatrudnionych w kopalniach, w poszczególnych przedsiębiorstw, praktycznie wszędzie. W tych, gdzie jest więcej Czechów, jeszcze gorzej jest, prawda, niż tych. Także na pewno austriacka polityka była bardziej liberalna i była też chyba lepiej wspominana. Tutaj widzę, że jest kolejny chętny do zadania. Ja mam takie pytanie do pana. Wiecie państwo, bo jeszcze muszę kontrolować też czas, bo już powoli zbliżamy się do półtorej godziny. Ale proszę. Czy mogę pytać? Tak. Czy w trakcie tych różnych spisów spotkał się pan z takim określeniem, bo ja gdzieś chyba to czytałem, że niektórzy ludzie nie wypełniali w rubryce narodowość tutejszy. Czy spotkał się pan z czymś takim? Spotkałem się z tym na Kresach, prawda? No. Po pierwsze, tu były dwa rodzaje arkuszy i w niektórych miejscowościach były arkusze, w które wypełniali sami mieszkańcy, ale w większości miejscowości uznawano, tłumaczono, że ci ludzie to prawie że analfabeci tu mieszkają, więc to musi komisarz za nich wpisać. To oczywiście miało inny cel, taki, żeby komisarz miał większy wpływ na to, co tam się znajdzie. Także ja sam się nie spotkałem z tym wpisem tutejszy, ani w tych publikacjach czeskich, co nie znaczy, że gdzieś się coś takiego nie musiało pojawić, bo zawsze są jakiegoś rodzaju wyjątki. Ja się z tym nie spotkałem, raczej ludzie mieli z tym problem. To znaczy, przychodził komisarz i ten komisarz też tłumaczył, że trzeba wpisać taką narodowość, która istnieje, prawda? Tak już czysto już nie mówiąc o naciskach, ale takich czysto formalnych kryteriach. Mówiono, że nie można wpisywać jakiejś jednak regionalnej narodowości, jak Hanak na przykład gdzieś na Morawach, albo Morawec na ziemi chuńczyńskiej, ale akurat Ślązak można było z powodów, o których mówiliśmy wcześniej. To było takie zezwolenie. Czyli z tymi tutejszymi się nie spotkałem, ale może gdzieś jakby przejrzeć, niektóre spisy są na internecie, niektóre miejscowości są na internecie, ten spis ludności z 1921 roku, to może gdzieś tam się trafi taki człowiek. Okej, zróbmy przecinek, proszę pana. Przed 5 laty Muzeum Czesko-Cieszyńskie pokazywało wystawę Cieszyńskie Sesje z dwiema światowymi walkami. I tam jednoznacznie, nie wiem czy to świadomie czy nieświadomie, pokazali kolonizację Śląska Cieszyńskiego poprzez mocowe umocowanie wojska, policji, służb granicznych i pieniędzy, które szły w ten region, żeby ten teren po prostu skolonizować. Nie wiem, jak pan ten materiał, czy pan widział tę wystawę, ale tam bezpośrednio fakty jednoznacznie pokazały, że wielka różnica była między dofinansowaniem innych części Republiki, a Śląska Cieszyńskiego. Tak, to znaczy ja tutaj nie powiem o konkretnych sumach, ale w tych dokumentach, na które trafiłem z ministerstw różnych, to znaczy na pewno szkolnictwa, ale też trochę w to było zaangażowane Ministerstwo Robót Publicznych, to wynika, że
największa gęstość szkół mniejszościowych, tych czeskich, wspierających, chroniących czeską mniejszość, powstała na Śląsku Cieszyńskim. Relatywnie, bo oczywiście te tereny sudeckie są większe i tam tych szkół było więcej, ale jeśli chodzi o gęstość tych szkół, to najmocniej tutaj forsowano te szkoły. Ja przypuszczam, że dlatego, że 3 miliony Niemców sudeckich trudno by było po prostu tak całościowo zasymilować. A koncentrowanie się na jakimś jednym czy dwóch powiatach byłoby trudno, ale tu były dwa powiaty zamieszkiwane przez małą mniejszość jednak w skali całej Republiki, a teren, jak mówię, strategiczny. Więc chyba tu można było skoncentrować te siły i tak mocno ładować w ten region te pieniądze, żeby to szybciej zasymilować. Kolonizacja, niekiedy używano tego pojęcia. Była na przykład kolonizacja w Cierlicku Górnym, gdzie rozparcelowano pewien majątek i osadzono tutaj kilkadziesiąt czeskich rodzin. To nazywano kolonizacją i chociaż w takiej oficjalnej publikacji pisano, także 11 polskich rodzin dostało tutaj działkę. No ale po pierwsze nie jestem pewny, jak to było, bo tym bardziej, że w innych dokumentach już niepublikowanych oni pisali, że celem rzeczywiście było wzmocnienie Czechów i że to się udało i że Matice była bardzo zadowolona, że ponad 50 czeskich rodzin się tutaj osiedliło i w Cierlicku wzrosły czeskie wpływy. A jeśli chodzi o na przykład wojsko, no to w początkowych latach żołnierze mieli te prawa wyborcze, więc w wyborach samorządowych we Frysztacie, w Starym Mieście i w okolicznych miejscowościach stacjonowali ci żołnierze i też liczono się z tym, że oni zwiększą liczbę tych głosów i nawet doszło do takiej sytuacji, że jak przyszła zmiana, że jedni żołnierze mieli odchodzić, a drudzy przychodzić, to akurat ta zmiana nastąpiła w okresie wyborów i jeszcze ci jedni nie odeszli, a drudzy już przyszli i się odbyły wybory samorządowe. W tym momencie taka zupełnie przypadkowa sytuacja. Także temu wojsku przypisywano pewną rolę. Jak patrzyłem na te liczby, to one nie mogły całkowicie rozstrzygnąć o wyniku wyborów, ale kilka mandatów, może ze dwa mandaty, mogły tam zawsze jeszcze wyszarpać dla czeskich list wyborczych. Chciałem pokazać, jak ważna jest rola kadry i szkół średnich, na przykład Studarki w Ostrawie, gdzie przed wojną i zaraz po wojnie Polacy nawet byli gorzej traktowani, gdy chcieli tam się uczyć. Dla przykładu, mogę nazwiskami polecieć. Oni zrobili matury na przykład w Gimnazjum Słowackiego. Niektórzy nie zdążyli, bo byli w ostatniej klasie i zaraz w 1945 roku chcieli tam uczyć się. No ale wiadomo, Polak nie mógł zostać sztygarem, więc około 10 z nich, w tym kilku, którzy na szczęście przenieśli się do Polski i uczyli się w Państwowej Szkole Górniczej w Katowicach i ona miała dość wysoki poziom, to odpowiednik dzisiejszego inżyniera, kilku na AGH, ale polećmy nazwiskami. Na przykład Blanra został dyrektorem największej centrali handlu zagranicznego Węglowoks, a pod koniec życia jeszcze radcą handlowym, bo budowaliśmy Dolną Odrę ambasady w Bonn, prawda, polskiej. Na przykład Chlebik, kolega ojca, bo studiowali w tej samej klasie w Państwowej Szkole w Katowicach, został dyrektorem dwóch kopalń. Obiegło zastępcą dyrektora i mnóstwo zaolziaków ma nawet bardzo dobrze, że uciekli, bo tutaj zaraz awansowali, a niektórzy przebywali nielegalnie. W 1945-1946 roku Czesi nie chcieli dawać dokumentów, więc byłaby ciekawa praca, co najmniej magisterska albo dobra doktorska, jak się potoczyły losy. Ja znam 10 takich, co mieli olbrzymie trudności i zaraz przeszli do Czech, na przykład Obiegło. Jego syn zresztą dwie kadencje, mój kolega, bo obchodzimy urodziny w tym samym dniu, był dwie kadencje prezydentem Jastrzębia. Gdyby oni zostali w Czechach, później by go osiągnęli, a tutaj nawzajem się wspierali i dam przykład. Oni nie mieli w Polsce rodzin. I na przykład były wypadki, że oni wzięli śluby, na przykład w Stonawie mój ojciec, jego kolega, dalej nie pamiętam parafii, i władze czeskie nie pozwoliły na ściągnięcie ich rząd, żeby z dobytkiem przyszły, żeby z tym, co dostali, ta mama chciała rower, no, maszynę do szycia, jakiś tam kredens. To nie, ta druga się zgodziła, że przyszła z walizką, a mama tak walczyła, dlatego późno się urodziłem, że dopiero po 2 latach uzyskała zgodę na to, że mieszkanie na nią czekało i tak prześladowano Polaków, którzy chcieli się uczyć w czeskich szkołach średnich, typu no, w Ostrawie na przykład. I to też są ciekawe karty. Niestety ci ludzie 15-20 lat. Bardzo ciekawe. I radzę, żeby pan się też tym zainteresował, choćby w formie artykułu.
Właśnie tu mi się, tu jest taka też w mojej książce taka sytuacja związana ze szkołą górniczą w Morawskiej Ostrawie. Tam do tej szkoły górniczej w Morawskiej Ostrawie wysyłały uczniów kopalnie, te przedsiębiorstwa, to znaczy zdolnych górników, młodych jak tam mieli, to wybierali ich, wysyłali na naukę. Oni oczywiście musieli zdać egzamin jeszcze jakiś i się dostawali do tej szkoły. I na początku lat 20. czechosłowackie urzędy narzekają, że no nie mamy wpływu na to, że tam jest tak dużo tych Niemców i Polaków tam się uczy, że Czechom trudno się tam dostać. Nie mamy wpływu, bo to są prywatne przedsiębiorstwa. Oczywiście oni zyskiwali stopniowo wpływ na te prywatne przedsiębiorstwa i teraz podam dane. W roku szkolnym 1921-1922 w tej szkole górniczej, w czasach, kiedy było tak źle dla Czechów, uczyło się tam 145 Czechów, 37 Niemców i 17 Polaków. To było wtedy, kiedy było źle. Potem z roku na rok jest coraz większe zmiany, czy większy rozrzut i mamy rok szkolny 1926-1927. 102 Czechów, czyli liczba Czechów spada. Jeden Niemiec, jeden Polak, uczniowie. I Ministerstwo Szkolnictwa i Oświaty Narodowej stwierdziło, że jest to dowód bezstronnego przyjmowania uczniów. Także tam... To będzie ostatnie pytanie w części oficjalnej, ale zachęcam do rozmów z panem doktorem jeszcze po tym, jak zakończymy już oficjalnie. Krzysztof, nie tam. Powstanie ewangelickiego kościoła czesko-braterskiego wpłynęło na eksodus czeskich ewangelików austriackich właśnie do tegoż kościoła. I ja miałbym w związku z tym pytanie, czy to miało aż tak wielki wpływ rzeczywiście na to, że tych ewangelików austriackich czeskich było tak niewielu i oni rzeczywiście byli tak jakby prześladowani, bo nie można było uprawić żadnego nabożeństwa, no to może przesadzam żadnego, ale ja już trochę nawiązuję do treści tej książki. Z tego co wyczytali, można po prostu było rzeczywiście nieraz tego nabożeństwa uprawić w języku czeskim. Konfirmacja także raczej nie była w tym języku. No i stąd mam pytanie, dlaczego państwo czechosłowackie nie zadbało o tą mniejszość, chociaż ona była rzeczywiście nieliczna, ale to jest niespotykane, że jak dla mnie, że Czechosłowacja rzeczywiście dopuściła do takiej sytuacji, że Polacy gdzieś mieli przewagę nad Czechami i rzeczywiście ją w taki sposób wykorzystywali. Tak, tylko to jest, sprawa kościelna jest bardzo złożona, więc żeby nie mówić też w taki sposób zbyt zawiły, to tutaj pewne takie wyjaśnienie. Były o tym najwięcej oczywiście potrafił powiedzieć Józef Szymeczek, który zajmował się i zajmuje się ewangelikami na Śląsku Cieszyńskim, też w okresie międzywojennym, ale na początku lat 20. tam się tworzy w czeskim Cieszynie taki zbór, który właściwie jest związany z kościołem czesko-braterskim i tam niby dokonuje się ten eksodus, o którym pan mówi, czyli ci przekonani Czesi odeszli do tego kościoła czesko-braterskiego, ale on właściwie ukrywał trochę tą swoją czesko-braterską przynależność. Nazwał się takim kościołem czesko-śląskim augsburskiego wyznania. Niedokładnie powtórzyłem tą nazwę, ale te sprawy konfesyjne, tutaj na rzeczywiście najlepszym specjalistą jest Szymeczek. Mnie zaskoczyła jedna rzecz, a ona trochę wiąże się z tym prawami języka czeskiego w kościele ewangelickim, tym, w którym Polacy dominowali. Mianowicie w tym czeskim, gdzie ci przekonani Czesi jakby się pojawili, czy utworzyli własny zbór, jeszcze dopiero w 1932 wprowadzono czeskie kancjonały dla dorosłych. To znaczy w 1929 roku, kiedy w Nawsiu trwała niby walka o prawa czeskiego języka w zborze kościoła, tego śląskiego kościoła ewangelickiego, augsburskiego wyznania na Śląsku Wschodnim w Czechosłowacji, mogłem niedokładnie to nazwę powiedzieć, to ci polscy zborownicy stwierdzili wobec urzędów państwowych, ale przecież w tym czeskim kościele, tam w czeskim Cieszynie, też używają polskich kancjonałów. No i jak w ministerstwie to zauważono, to się bardzo zdziwiono, ale jakoś też to przegapiono i dopiero po 3 latach
napisano do tego zboru, jak to jest, że taką rzecz robicie, że używacie polskich kancjonałów, a to jest czeski narodowy, prawda, tutaj taki zbór. No i stwierdzono, a że ci starsi ludzie to jeszcze byli przyzwyczajeni do tych polskich, ale my już zamówiliśmy czeskie kancjonały i one już do nas idą. Ja przypuszczam, że, bo ta odpowiedź też nie przyszła od razu, że oni zaczęli się zastanawiać, co robimy, i chyba wtedy złożyli zamówienie. Także przez pierwszych 12 lat funkcjonowania tego zboru na czele z pastorem Gerykiem tylko dzieci korzystały z czeskich kancjonałów. No a teraz o tym największym kościele, prawda, czyli tym Śląski Kościół Ewangelicki Augsburskiego Wyznania na Śląsku Wschodnim w Czechosłowacji, chyba dobrze powiedziałem. On nie miał formalnie charakteru narodowego, ale Polacy byli w nim tą siłą dominującą. I dlaczego się nie udało urzędom państwowym tych czeskich nabożeństw przeforsować? Względnie te nabożeństwa, jak się pojawiły, to były nieliczne. Przy jakimś święcie państwowym, na Boże Narodzenie czy na Wielkanoc i mało ludzi tam przychodziło. Właśnie dlatego chyba, że to, co zauważyli też przedstawiciele ministerstwa w pewnym momencie, że ci czescy ewangelicy, ten lud czeski ewangelicki się nie angażuje specjalnie w tą walkę, że tą robotę za nich wykonują działacze Sleskiej Macicy Oswiety Lidowe i urzędnicy państwowi, a ci ludzie nic, jakby specjalnie nie, no to nie zabiegają. I tam jest takie zdenerwowanie, że ci ludzie są tacy niemotorni, prawda? Nie używają tego słowa, ale ja to powiedziałem kolokwialnie. Po prostu ja to tłumaczę w ten sposób. Ci formalnie czescy ewangelicy to byli ludzie, którzy zostali w jakiś sposób zmuszeni, ewentualnie z powodów koniunkturalnych posłali swoje dzieci do czeskiej szkoły, ale kulturowo oni nie byli Czechami, oni nie mówili po czesku, prawda, na przykład na wsiu. Ale skoro już posłali te dzieci do czeskiej szkoły, to ci czescy nauczyciele im mówili, no przecież jesteście, prawda, takimi czeskimi patriotami, należycie do czeskiej organizacji, no podpiszcie petycję, że chcecie czeskich nabożeństw. No i wtedy te petycje oni podpisywali, a potem nic się nie działo. Kiedy Urząd Państwowy chce przesłuchać tych rodziców, którzy chcą czeskich nabożeństw, czeskiej nauki konfirmacyjnej, to ci działacze Macice mówią, nie, bo oni musieliby jechać do czeskiego Cieszyna, oni by się przestraszyli, to by było niewygodne dla nich. Oni po prostu nie chcieli, żeby tam zobaczono, co ci ludzie mają rzeczywiście do powiedzenia, że może oni w ogóle nie są w tym zorientowani. No i czechosłowackie urzędy też w jakiś sposób szanowały jednak autonomię Kościoła, starały się to wyłamać, ale nie podejmowały siłowych rozwiązań i starały się też utrzymać jakąś taką opinię państwa demokratycznego, a Kościół ewangelicki, kościoły ewangelickie generalnie współpracują, prawda, międzynarodowo, wzajemnie się też, prawda, jakoś popierają, są różnego rodzaju konferencje, fora, gdzie w Szwecji czy gdzie indziej w Europie pojawiły się skargi na prześladowania polskich ewangelików, więc to państwo działało, ale powstrzymywało się przed radykalnymi działaniami. I gdzieniegdzie tam drobne wyłomy były, że się czeski język gdzieś już pojawiał. Prawda? Mamy półtorej godziny za nami. Dyrektor, jestem na władzę, nie poradzę. Ja chciałbym tak, pytanie pogadając tą perspektywę. Właśnie chciałem zapytać o odporność, czy stopień odporności też podatności zaodzieńskich Polaków na tą politykę reprezentacyjną, bo przecież to poza wszystkim taka polityka miała charakter takiego troszkę probierza dojrzałości narodowej. I co z tego wynikało i jak to można oceniać? To takie pytanie mniejsze, a drugie, drobiutkie już, rolę wojska. I nie chodzi mi o rolę jednostek wojskowych stacjonujących na Zachodziu, bo o tym już tutaj była mowa, ale o roli wojska jako instrumentu czechizującego poborowych zaodziańskich, którzy służyli jednostka w różnych częściach Republiki. Czy tam także prowadzono taką zorganizowaną politykę czechizacyjną? Na pewno jeśli chodzi o tą odporność społeczeństwa, czyli na pewno te postawy ludzi wobec tej presji były różne. I chociażby w tym tomie dotyczącym Macicy, czy
gdzieś możemy się spotkać z różnymi postawami. Nie ma wątpliwości, że jakaś część, trudno jednak wskazać, jaka to jest część, jaka liczba, tych ludzi poddawała się naciskom tak bez jakiegoś większego oporu. To znaczy nie miała tak wyrobionej świadomości narodowej, albo raczej była obojętna na te sprawy. Na pewno tacy ludzie byli. To jest teraz pytanie, jak duża to jest liczba. Ale ja stawiam tam taką tezę, że